Moim i Państwa gościem jest Dariusz Wieczorek, Nowa Lewica, jeden z negocjatorów umowy koalicyjnej przyszłego nowego rządu, jak wszystko na to wskazuje. Dzień dobry, witam Pana redaktora, witam Państwa. Panie pośle, umowa koalicyjna jest już gotowa całkowicie, czy na jakim etapie? Nie, całkowicie nie, natomiast w tej chwili umowa została w weekend przekazana naszym liderom i oni muszą spojrzeć i powiedzieć, czy w takiej formule to akceptują, czy coś trzeba poprawić, czy coś trzeba zmienić, coś trzeba dodać, coś trzeba ująć. Także w tej chwili piłka jest po stronie liderów. Jaki jest plan na te najbliższe dni? Rozumiem, liderzy będą się spotykali, a zespół, który pracuje nad umową? No pewnie też będziemy się spotykali, bo trzeba będzie to również przygotować od takiej strony edytorskiej, więc zobaczymy, jak liderzy do tego podejdą. Nie wiem, przyznam się szczerze, kiedy się będą spotykać, bo oni się zdzwaniają i tak zwołują nieraz ad hoc. Natomiast może i to dobrze, że nie wiemy, bo to wtedy to wszystko jest w jakiejś tam jednak tajemnicy przygotowywane i dobrze, bo uzgodnienie jest takie, że ogłoszenie w ogóle i kwestii dotyczących składu prezydiów Sejmu, Senatu i tego, co jest zapisane w umowie, to będzie ogłoszenie przez liderów i oni to powiedzą i wtedy będziemy wiedzieli, jakie rzeczywiście są rozwiązania w tej umowie. Kiedy tego się spodziewać? Pod koniec tygodnia? Mam nadzieję tak, że to powinno się wydarzyć do posiedzenia Sejmu, chociaż to oczywiście też będzie dużo zależało od tego, jaką strategię przyjmie opozycja w tym zakresie, no bo też prawda jest taka, że do tej pory nie przypominam sobie sytuacji, żeby pan prezydent od kogoś żądał umowy koalicyjnej przed pierwszym posiedzeniem Sejmu. Tutaj natomiast jest taka gra, którą widzimy, no bo jakoś pan prezydent nie żąda umowy koalicyjnej od PiS-u, bo przecież tam my też się pytamy koleżanek i kolegów, dobrze, no to chociaż powiedzcie, na jakim etapie jest ta wasza umowa koalicyjna, z kim tą koalicję podpisujecie, no to tam pan prezydent się nie pyta, natomiast tutaj ma zastrzeżenia, że no po tej stronie opozycji to tej umowy nie ma. Ale wyborcy są też ciekawi, również wasi wyborcy, więc pytanie, czy do końca tygodnia mogą poznać trochę więcej szczegółów? Mam nadzieję, że tak, ale to już będzie w kwestii liderów. To jest oczywiście bardzo dobry układ w kontekście takim, że jak już to wszystko będzie przygotowane, po prostu będzie ogłoszone po to, żeby nie było jakichś tam przecieków, żeby nie było tej giełdy nazwisk, tego wszystkiego, co jest z tym związane. Uspokajam, wszystko idzie naprawdę w dobrą stronę i co do tego nie ma wątpliwości, że cała opozycja, liderzy i my wszyscy czujemy tą wielką odpowiedzialność, no bo ludzie spotykają nas na ulicach i mówią, no kurczę, to już daliśmy wam kredyt zaufania, to musicie doprowadzić to wszystko do końca i doprowadzimy. To ile ma stron ten draft, który trafił do liderów? Jak około on wygląda? 10, około 10 stron. I jak on jest podzielony? Na rozdziały, podrozdziały? Jak to wygląda? Na razie żeśmy przekazali kwestie dotyczące programu, no bo to jest najistotniejsza sprawa. No i tak jak liderzy też mówili, tak zresztą tak jak my mówimy, 3 komitety wyborcze startowały w wyborach. Te 3 komitety wyborcze miały swój program. No i w tej chwili trzeba po prostu usiąść do stołu i zrobić z tego jedną propozycję i coś takiego przygotowaliśmy. Jest też część polityczna na początku? Część polityczna też jest, natomiast nie ma, bo to jest w gestii liderów, kwestii dotyczącej tej części kadrowo-osobowej. Też liderzy podejmą decyzję, co z tym zrobić. Czyli to jest tak, że w umowie koalicyjnej nie będzie przyporządkowanych konkretnych ministerstw do konkretnych ugrupowań? Tego nie wiem. To się jeszcze okaże. To się jeszcze okaże. A jeśli chodzi o te, o 10 stron, mniej więcej 10 stron, to jak wygląda ich plan? To są jakieś zagadnienia programowe na przykład? Tak, programowe. Także ja uspokajam. Zobaczycie Państwo, jak będzie akceptacja, bo nie wiem, w jakiej formule liderzy to zaakceptują, bo może się okazać, że zaakceptują i powiedzą, że za dużo, trzeba to skrócić i wystarczą 2 strony. W związku z czym na razie to jest propozycja robocza, to jest propozycja, którą przedstawił ten zespół, który to przygotowywał. Natomiast jak to się skończy, liderzy decyzję podejmą w tej sprawie. Ona jest ogólna czy dość szczegółowa, jeśli chodzi o program? Raczej ogólna z tego względu, że te wszystkie szczegółowe rzeczy, ja to też często tłumaczę, bo takie pytania padają, to często to już są pytania do przyszłych ministrów, do przyszłego rządu, do premiera, więc dajmy czas, żeby ten rząd mógł powstać i żeby ten rząd mógł zacząć działać i wtedy już osoby za to odpowiedzialne będą mówiły o szczegółach. A czy to oznacza, że któryś z programów
zakładam, że tak będzie. Nie będzie realizowany, bo tych propozycji różnych ze strony każdej partii było ileś. Niektóre zakładają, że albo wybiera się jedną drogę, albo drugą. Na przykład kredyt 0%, albo jak rozumiem budowa tanich mieszkań na wynajem, jak chce lewica. To się akurat nie wyklucza, bo ja jestem akurat zwolennikiem i to mówię o tym, o swoim zdaniu. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby tych możliwości i instrumentów było dużo, z tego względu, że tych mieszkań brakuje. Natomiast też prawda jest taka, że startowały trzy ugrupowania. Trzecia droga przecież była złożona też z dwóch partii politycznych. W związku z czym wszyscy wiedzieli, siadając do stołu, że nie ma siły, żeby w umowie koalicyjnej znalazły się wszystkie rozwiązania, które dane ugrupowanie proponuje. No bo tak to wygląda, bo jeżeli tak by było, to wszyscy byśmy startowali z jednego komitetu, a nie startowaliśmy. W związku z czym przyjęliśmy założenie takie, że trzeba szukać tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. Natomiast jeżeli są różne propozycje w różnych obszarach, to mamy 4 lata na to, żeby wypracować kompromis. Myślę, że jeżeli to wszystko będzie przygotowywane tak jak do tej pory, właśnie w takim duchu porozumienia, duchu jedności, duchu konsensusu, to jestem tutaj spokojny o przyjęcie również tych rzeczy, które dzisiaj na pierwszy rzut oka mogą nas dzielić. A program tanich mieszkań na wynajem będzie realizowany, czy nie? No więc to wszystko będzie decyzja nowego rządu, natomiast my oczywiście jako Lewica, jako jeden z instrumentów rozwoju budownictwa mieszkaniowego, też zaproponowaliśmy wpisanie tego do umowy koalicyjnej. A babciowe Donalda Tuska zapowiadane w kampanii? To jest decyzja też, która pewnie będzie w przyszłości, bo w ogóle jeżeli chodzi o te kwestie dotyczące finansów, no to też prawda jest taka, że po pierwsze, jeżeli chodzi o system podatkowy i ten Polski Ład, no to wiemy, co się stało, więc on wymaga naprawdę bardzo, bardzo poważnych zmian. Będzie czyszczenie po Polskim Ładzie? Myślę, że tak, ale to jest zadanie dla nowego ministra finansów. Znowu mogę mówić o tym, jakie jest moje zdanie na ten temat. Uważam, że to powinno być wyczyszczone i powinno być poprawione. No ale też, jeżeli mamy być uczciwi, no to nie może się to stać w przeciągu tygodnia czy dwóch, no bo przecież to trzeba skonsultować z pracodawcami. Tak. To trzeba skonsultować ze stroną społeczną, z różnymi organizacjami, no bo to system podatkowy musi być jasny i przejrzysty przede wszystkim dla podatników. Tych pytań, które są otwarte, jest dość sporo, bo chodzi między innymi o obietnice Koalicji Obywatelskiej, które dotyczyły kwoty wolnej od podatku. Jest tam też kwestia babciowego. Lewica ma swoje propozycje. Ja często spotykam się z tym, że wyborcy zastanawiają się, który z programów będzie realizowany w pierwszej kolejności. Czy pan widzi taką listę swoich priorytetów, które dla pana są kluczowe? Znaczy, ja myślę, że w ogóle to będzie tak, że jak już powstanie rząd, to rząd będzie też przedstawiał swój plan działania. No bo też nowi ministrowie będą musieli spojrzeć, co zastali w tych ministerstwach, na jakim etapie jest stan pracy, które były prowadzone przez poprzedników. Więc też z tym zaczekajmy. Oczywiście dzisiaj każde z ugrupowań ma swoje programy i pewnie przedstawiciele tego ugrupowania będą też zwracali uwagę na realizację tego, co jest wpisane w tą umowę koalicyjną i realizację tych programów. Więc to wszystko jest przed nami. Dzisiaj za wcześnie jest o tym mówić, natomiast jak niewątpliwie mówimy o kwestiach chociażby związanych z systemem podatkowym, no to trzeba też zwrócić uwagę na chociażby kwestię dotyczącą finansowania samorządów. Trzeba wziąć pod uwagę to, że jakiekolwiek zmiany w systemie podatkowym, a przecież ten Polski Ład do tego doprowadził, powoduje niszczenie samorządów. W związku z czym to naprawdę wymaga spokojnej dyskusji, spokojnej rozmowy i jestem pewny, że w tym zakresie się dogadamy. Bo no bo tutaj kwota wolna od podatku. Prawo i Sprawiedliwość mówi, to zaszkodzi samorządom. No, jak wprowadzało kwotę wolną od podatków, to jakoś tak nie mówiło, mimo że wtedy zwracaliśmy na to uwagę.
że to zaszkodzi samorządom, no bo to jednak jest odpis podatku PIT, w związku z czym dochody samorządu spadną. No ale oni wtedy powiedzieli, nie, nic się nie stanie, niech te samorządy sobie radzą. Po czym jak się okazało, że samorządy mają problem, to pamiętacie Państwo, jak przyjeżdżali z tymi czekami, rozdawali te pieniądze samorządom. No ale to jest psucie samorządu, bo samorząd, jak sama nazwa wskazuje, musi sam zarządzać swoimi finansami. A Pan spodziewa się, że to podniesienie kwoty wolnej od podatku od przyszłego roku nastąpi, czy... Czasu jest za mało, no bo za chwilę mamy początek nowego roku. No więc wszystko też będzie zależało od tego, kiedy ten nowy rząd powstanie. No, trzeba też wziąć pod uwagę jedną rzecz, że projekt budżetu jest przedstawiany do 15 listopada. On już jest. Później potrzeba na ten projekt jednak kilku tygodni, jeżeli chodzi o dyskusję, o zmiany. On musi być zatwierdzony i podpisany przez prezydenta do końca stycznia. Tego czasu jest naprawdę bardzo, bardzo niewiele. A co z praworządnością? To był jeden z najważniejszych tematów w kampanii, często poruszany przez wyborców. Czy konkretyzujecie w umowie koalicyjnej, w jaki sposób ten proces będzie przebiegał? Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą konkretnych zapisów, w propozycjach tego nie ma. Natomiast mogę powiedzieć, że opozycja w tym zakresie ze sobą współpracuje już od wielu, wielu miesięcy. W związku z czym też są przygotowane konkretne propozycje ustawowe. No ale to jest znowu zadanie dla nowego ministra sprawiedliwości, zadanie dla nowego rządu. Na pewno nie, no chyba że liderzy podejmą inną decyzję, ale żadnych projektów ustaw w umowie koalicyjnej nie będzie. A jeśli chodzi o reformę służb specjalnych, na przykład zapisujecie porozumienie co do tego, co dalej z CBA? To już pozostawiamy to liderom, bo oni muszą w tych strategicznych rzeczach podjąć decyzje. Natomiast te pomysły też w programach poszczególnych partii były. A procent finansowania ochrony zdrowia jest zapisany czy nie? Jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, wszyscy wiemy, że mamy tu bardzo poważny problem, no bo przecież te kolejki do lekarzy, to co się dzieje w ogóle, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, to jest duży, duży kłopot i niewątpliwie wymagane jest zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia. Natomiast to jest również zadanie dla nowego ministra zdrowia, który wspólnie z ministrem finansów powinien o tym decydować. Na pewno te nakłady muszą być większe jak do tej pory. Czy uważa Pan, że w związku z tym minister zdrowia i minister finansów powinni się wywodzić z tej samej partii, żeby łatwiej było im ze sobą współpracować, czy niekoniecznie? Nie ma to żadnego znaczenia. Ministrowie przede wszystkim muszą być fachowcami, muszą być mądrzy, rozsądni, mający cechę taką, która pozwoli na rozmowę z innymi ministrami i szukanie kompromisów. Także raczej to ma być rząd zgody i jedności narodowej, a nie rząd kłótni. A 8% PKB, jak chce partia Razem, to jest cel realny, czy to jest postulat to partii jest Razem? To jest w naszym programie wpisane. Wpisane mamy do 8%. I to oczywiście jest kwestia znowu decyzji nowego rządu i decyzji właśnie ministra finansów, jakie są realne możliwości na ten moment. My tak do końca nie wiemy, co ten rząd nam zostawia w spadku. Pan premier mówi w tych różnych wywiadach, że jest świetnie, że w ogóle nie ma żadnego problemu. I oby tak było, jeżeli nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o budżet, to super, to będzie nas na to stać. A in vitro będzie finansowane z budżetu państwa, jak już w przyszłym roku? Wszystkie ugrupowania w trakcie kampanii wyborczej o tym mówiły, więc nie wyobrażam sobie, że w umowie koalicyjnej nie wyrażą na to zgody. Czyli jest ta kwestia? Jest proponowana. Zobaczymy ostatecznie, co się znajdzie w umowie. A jak ze sprawami światopoglądowymi? Czy tutaj ten protokół rozbieżności udało się zawęzić? To jest decyzja liderów. Z pełną świadomością zespół w tej sprawie się nie wypowiadał, szanując oczywiście każdą ze stron i programy każdego ugrupowania. No to też stwierdziliśmy, dobrze, to już ten pakiet zostawiamy liderom i mam nadzieję, że w tym tygodniu to rozstrzygną. Czyli to liderzy będą decydowali o światach wszystkich światopoglądowych? O tym, czy to się ma znaleźć w umowie, czy nie, jakie te zapisy mają się znaleźć, niech dyskutują. A pan co uważa? Mam nadzieję, że dobrze wydyskutują.
Natomiast nie chcę tutaj niczego narzucać. W mojej ocenie trzeba znaleźć tutaj jednak jakieś rozwiązanie, które będzie takim rozwiązaniem kompromisowym, bo wszyscy sobie zdajemy sprawę, że ta koalicja musi powstać. Jesteśmy na siebie skazani. Mimo tych różnic musimy się ze sobą dogadać. Czyli to powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego, który przez wielu nie jest nazwany kompromisem. No, to jest jakieś rozwiązanie? Znaczy ja w ogóle jak patrzę na to wszystko, to się zaczynam teraz zastanawiać, bo jak widzę pana premiera, który mówi, że właściwie to on zawsze był za tym kompromisem, no więc trochę się uśmiecham, no bo w ogóle jakiś ten wywiad był taki bardzo, bardzo nietypowy, tak to można delikatnie ująć. W związku z czym tam jest szereg możliwości, ale to już mówię, zostawiamy no to dobrze, liderom. Nie chciałbym tego na ten temat dyskutować. Nie chciałbym też tego całkiem zbywać, bo wiele osób jednak motywowana tymi kwestiami poszło do wyborów. To jeszcze zaczekajmy tydzień. Jak liderzy w tej sprawie się dogadają, to ogłoszą, bo mówię o tych sprawach spornych, nie chcielibyśmy tutaj mówić o swoich własnych programach. Wszyscy wiedzą, jaki był program Lewicy. Wszyscy wiedzą, co w tym programie było zapisane, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące aborcji, dotyczące związków partnerskich. Natomiast Lewica dostała 8,6% poparcia. W związku z czym też no, nie mamy możliwości, żeby mieć te 231 głosów w Sejmie, bo jakbyśmy mieli 231 głosów, to bym tutaj panu redaktorowi powiedział, że na 100% to będzie i od razu na pierwszym roboczym posiedzeniu Sejmu. A czy w umowie koalicyjnej jest, spróbuję jeszcze te kwestie, bo ona budzi mniej wątpliwości, mowa w ogóle o konkordacie, bo tutaj wszystkie ugrupowania z większym lub mniejszym natężeniem, ale jednak domagały się powrotu Kościoła na swoje miejsce, państwa na swoje miejsce i uzdrowienia tych relacji. To jest też ten blok, o którym pan redaktor mówi. Czyli to też liderzy decydują. Te kwestie zostawiliśmy liderom, bo jednak widać, że te ugrupowania mają różne w tym zakresie poglądy. To w takim razie, czy wierzy pan w to, albo jak pan obstawia, czy rotacyjność, jeśli chodzi o marszałka Sejmu, to jest coś, co się ostanie, czy raczej idziemy w kierunku tego, żeby był jeden marszałek Sejmu na całą kadencję? Jest to jeden z wariantów, tak jak słuchałem naszych liderów. Jest to jeden z wariantów, w związku z czym no, nie można tego wyjąć z całej tej układanki, również układanki resortowo-rządowej i to już jest w gestii liderów. Każde rozwiązanie jest dobre. Ja chcę zwrócić uwagę, bo też tam słyszę głosy, że tam, bo to jakieś tam są sprawy personalne i tak Marek dalej. Marek Sawicki zarzucił Włodzimierzowi Czarzastemu, że to jest kwestia jego ambicji. Nie, to absolutnie tak nie jest, natomiast to jest raczej kwestia rozsądku i stabilizacji wewnątrz koalicji, bo proszę zwrócić uwagę na rzecz taką, że jeżeli chodzi o koalicję, jak już patrzymy na te ilościowo-procentowe rzeczy, no to zakładając, że kluby trzeciej drogi i PSL-u są osobnymi klubami, tak jak zapowiedzieli to liderzy, no to mamy trzy praktycznie równoważne kluby, jeżeli chodzi o około 30 parlamentarzystów w każdym klubie i klub Platformy Obywatelskiej, więc w tym zakresie po prostu raczej chodzi o trwałość, o stabilizację, a nie o jakieś tam personalne chęci. Ale pan obstawia, że Włodzimierz Czarzasty będzie w tej kadencji marszałkiem Sejmu, czy nie? Tego nie wiem, bo to już jest decyzja liderów, a poza tym też, jak pan redaktor i państwo doskonale wiecie, polityka jest nieprzewidywalna. Jak ktoś mówi, że ma jakiś plan, że to na pewno tak będzie, to ja już z doświadczenia wiem, że nieraz wydarzenia powodują, że wszystko to się dzieje całkowicie inaczej niż planowaliśmy. A czy liczbowo zapadła chociażby wstępna decyzja w sprawie wicepremierów? Tego, ilu ich będzie? Nie wiem. A gdyby pan miał swoje sugestie przedstawić, to byłoby to dwóch, trzech? Zostawiamy to liderom. Okej. To może spróbujmy z ministerstwami, czy te kompetencje... Też zostawiamy to liderom. Ale czy kompetencje wstępnie zostały podzielone? Władysław Kosiniak-Kamysz, no nie ukrywa, jego koledzy bardziej nie ukrywają, że jest jednym z tych, który jest brany pod uwagę, jeśli chodzi albo o Ministerstwo Obrony Narodowej, albo resort gospodarki. Więc tutaj jak słusznie pan redaktor powiedział, na razie koledzy o tym mówią i dywagują na ten temat. Ja zawsze ze spokojem podchodzę do tego typu rzeczy, bo wiem, że
tego typu negocjacje i rozmowy wymagają ciszy, spokoju i najlepiej jak się toczą za zamkniętymi drzwiami. To jakie resorty są w zainteresowaniu lewicy? To są rzeczy, które rzeczywiście ustalają liderzy i naprawdę jeszcze chwilę zaczekajmy, jeżeli chodzi również o te obszary, które każde z ugrupowań potencjalnie jest zainteresowane, to pewnie jest ich zdecydowanie więcej niż ministerstw. To może lewice, w przypadku lewicy odsłoni pan karty. Czym wy jesteście zainteresowani tematycznie? Też bym to zostawił liderom, bo dzisiaj jak powiemy, czym jesteśmy zainteresowani, a nagle się okaże, że jednak to jest coś innego, to zaraz będą jakieś wnioski, że nie wiem, coś się nie udało, czy się udało. Nie. To myślę, że liderzy będą o tym rozmawiać na zasadzie takiej, że raz jest podział oczywiście jakichś tam obszarów, ale za tym wszystkim idą ludzie. No więc jak dojdzie do tych spraw kadrowych, to też będzie to istotna to może w rzecz. Takim razie, czy zapadła decyzja w sprawie wiceministrów? To znaczy, jaki będzie mechanizm dobierania wiceministrów? Czy każde ugrupowanie wskaże swojego wiceministra do każdego resortu? Nie wiem nic na ten temat, natomiast wiem, że te warianty też są różne. Pewnie ten wariant, o którym pan redaktor mówi, jest najbardziej optymalny, jeżeli mówimy o stabilności koalicji, no bo to wracamy do początku naszej rozmowy, więc pewnie jeżeli w każdym resorcie będzie przedstawiciel koalicjanta, będzie to super rozwiązanie, ale w tej sprawie decyzję podejmą liderzy. Czy kwestia TVP i zmian w TVP pojawia się w umowie koalicyjnej? Ona się pojawiała w kampanii wyborczej, pojawiała się w ostatnich latach. Wszyscy widzimy, co się stało z telewizją publiczną, jeżeli jeszcze można mówić o telewizji publicznej. To się raczej stała taka telewizja propagandowa jednej partii. To będzie wymagało zmian i tu oczywiście żadnej tajemnicy nie odkryjemy, że to po prostu musi się znaleźć. I tam, tak, jest tam sposób na zmiany w TVP? To już jest znowu kwestia dla nowego rządu i dla nowego ministra. Musicie też państwo wziąć pod uwagę jedną rzecz i też na to zwracam uwagę. Dzisiaj nikt nie powie o tym, jak to zrobić od strony technicznej. No tak, ale ja pytam o to, czy ta kwestia się pojawia. Jak to wprowadzić, no bo trzeba o jednej rzeczy pamiętać. Rząd Mateusza Morawieckiego funkcjonuje cały czas. W związku z czym dzisiaj nikt nie odkryje kart, no bo wiadomo, że wtedy druga strona będzie się szykowała do tego, jak to wszystko storpedować. Skoro wywołaliśmy TVP, to zobaczmy może, bo na Instagramie, na koncie Jarosława Olechowskiego, to znaczy pod taką nazwą, pojawiły się zdjęcia. To jest były szef Wiadomości, który zdaje się w pierwszej połowie tego roku wylądował w Ministerstwie Aktywów Państwowych, w dyspozycji tego ministerstwa, no ale wcześniej był związany przez lata z TVP. Najwyższa Izba Kontroli też wykazała, że był jednym z najlepiej opłacanych pracowników, jak widzimy, podróże, w tym Petersburg, zdaje się jeszcze 2020 rok albo nawet wcześniej. No i pojawił się wpis na Twitterze tłumaczący, że to był głupi żart, bo zdaje się, że nie sam pan Olechowski wrzucił te zdjęcia, ale ktoś te zdjęcia wrzucił. Widzimy luksus, mokasyny. No, jest... To tak żyła ta władza. To znaczy, ja powiem tak, jakby tego typu zdjęcia się pojawiły w telewizji publicznej, jakby widzowie telewizji publicznej przez ostatnie lata zobaczyły, jak rzeczywiście wygląda sytuacja, jak wyglądają zarobki tych działaczy pisowskich, to PiS nie miałby 35% poparcia, tylko 15 albo 5. No na tym to niestety wszystko polega. Jedno jest pewne, to co zrobił PiS przez te 8 lat, to po prostu zawłaszczył państwo, potraktował wszystkie spółki, telewizje, spółki Skarbu Państwa jako swoją własność. Tam ludzie zarabiają miliony złotych. To jest w ogóle jakiś skandal. Ja ostatnio też otrzymałem informację, że nie wiem, w grupie Azoty już po wyborach zarząd sobie wypłacił 6 milionów premii. 6 milionów premii. Nie wiadomo za co, bo grupa Azoty jest na skraju bankructwa, ma blisko 2 miliardy strat. No ale to będziemy musieli rozliczać, dlatego tym wszystkim, którzy dzisiaj jeszcze przedłużają sobie te umowy, bo jest przecież widzimy, co się dzieje w tych wszystkich telewizjach, w spółkach, będą przedłużać umowy, będą podpisywać umowy o zakazie konkurencji.
na 2 lata, na 3 lata, żeby spółka płaciła pieniądze. Będą komisje śledcze? Trudno mi powiedzieć, ale jeżeli rzeczywiście i prokuratura, i organy państwa, i CBA, i ABW, i służby specjalne w tym zakresie zaczną normalnie funkcjonować, no to myślę, że szybko będą szukały tego typu rzeczy, a ludzie dzisiaj, za co dziękujemy, przychodzą, pokazują dokumenty, mówią, jak to wszystko wygląda i mówią o skali tego złodziejstwa. Mamy ostatnie sekundy. Zdaje się, że za tydzień będzie pierwsze posiedzenie Sejmu, przynajmniej tak. Takie są wstępne zapowiedzi 13. prezydenta. Zresztą to ostatni możliwy termin, albo jeden z ostatnich. Czego pan się spodziewa? To przejdzie płynnie? Będziemy mieli płynne przekazanie władzy? Czy spodziewa się pan, że Prawo i Sprawiedliwość może jeszcze czymś zaskoczyć? No oby tak było, ale boję się, że niestety może czymś zaskoczyć, bo widzę, co robi pan premier, widzę te wywiady pana premiera. Zobaczymy, kto będzie marszałkiem, który będzie prowadził te obrady. Zobaczymy, pewnie czekają, nie wiem, na to, żeby to wszystko przedłużać, nie wiem, po to, żeby szefa KNF-u powołać jeszcze. Nie wiadomo, jak to wszystko będzie wyglądało. Może jakaś przerwa będzie ogłoszona, może coś się wydarzy. Nie wiem. Jedno jest pewne, ja apeluję cały czas do pana premiera, że trzeba godnie oddawać władzę, natomiast niestety mam wrażenie po tych wszystkich działaniach, że nie należy się po tej władzy spodziewać, że zrobi to godnie i uczciwie. Ostatnia sekunda. Myśli pan, że prezydent wskaże Prawo i Sprawiedliwość w pierwszym kroku, czy jednak przekaże opozycji mam tę wrażenie, możliwość? Że wskaże Prawo i Sprawiedliwość po to, żeby po prostu utrudniać nowej władzy działania, no bo to jest znowu przedłużenie o 2 tygodnie tej agonii. To jest znowu czas na to, żeby różne rzeczy tam robić, powoływać, zmieniać, palić dokumenty, więc to wszystko będą pewnie robić. Ja niestety nie zakładam, że prezydent będzie prezydentem, który nie będzie realizował woli Prawa i Sprawiedliwości. I tu stawiamy kropkę. Dariusz Wieczorek, Nowa Lewica. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Wszystkiego dobrego i miłego dnia, miłego tygodnia. No i mam nadzieję, że za tydzień już będziemy mieli nowy Sejm.